Szanowni Państwo, pragnę pogratulować Państwu inicjatywy zorganizowania seminarium na temat przyszłości praw autorskich, których ochrona na tle wzrastających wymagań odnośnie dostępności dzieł, w szczególności w formie cyfrowej, jest dziś tematem bardzo popularnym, a nawet gorącym, patrząc na temperaturę debat wśród legislatorów, zarówno krajowych, jak i europejskich. Problem obchodzenia praw autorskich i piractwo praktycznie nie schodzą z agendy Komisji Prawnej, w której pracuję. Dopiero obaliliśmy akta, a już za rogiem szykują się nowe, podobne regulacje. Ponieważ rozwój technologii informacyjnych pozwala na rozpowszechnianie w sieci szeroko pojętych dzieł sztuki od muzyki poprzez filmy na książkach kończąc, uważam, że należy podobnie rozwojowo podejść do przyszłego stosowania prawa w sieci. Podczas gdy właściciele praw autorskich z reguły bronią bardzo restrykcyjnych przepisów, użytkownicy walczą o liberalizację prawa, które według nich już nie przystaje do obecnej rzeczywistości. Pojawiają się pomysły skrócenia okresu ochrony dzieła, a nawet likwidacji praw niematerialnych. My w Parlamencie Europejskim prawa autorskiego ustalonego na poziomie krajów członkowskich nie możemy zmienić. Możemy je zharmonizować. Po co? Sytuacja jest następująca. Z jednej strony mamy unijny wspólny rynek, bez barier, swobodny przepływ ludzi, towarów, usług, kapitału, a z drugiej strony internet z granicami ściśle wyznaczonymi prawem autorskim. Paradoks. Internet to też miejsce pracy dla milionów Europejczyków, ogromna przestrzeń do handlu, to rynek wymagający ujednolicenia. Nad tym obecnie pracujemy. Komisja Europejska przedstawiła w ostatnim czasie dwie propozycje legislacyjne dotyczące tej sfery prawnej. Dyrektywę w sprawie tzw. dzieł osieroconych oraz dyrektywę dotyczącą regulacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Obie propozycje budziły wiele emocji, a nawet sprzeciwów ze strony kilku państw członkowskich. Wyglądało na to, że porozumienie nie będzie możliwe, a jednak w przypadku dzieł osieroconych dyrektywa jest już gotowa. Czeka na wdrożenie w krajach członkowskich. Czego dotyczy ta regulacja? Do tej pory ogromna liczba dzieł spoczywających w europejskich archiwach czy bibliotekach nie mogła być udostępniana, gdyż nie było możliwości ustalenia autorstwa tych prac lub też dotarcia do właścicieli praw do nich, koniecznego do wyrażenia zgody na ich użycie. Takie zamrożone dzieła stanowią często połowę zbiorów wspomnianych instytucji. Uważam, że dziedzictwo kultury powinno służyć społeczeństwu, a nie tkwić w więzieniach praw autorskich. Sprawa dotyczy wszelkich publikacji, książek, gazet, zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych. Jako osobie pracującej przez lata w świecie kultury zależało mi, aby rozwiązać ten problem na poziomie legislacyjnym w całej Unii i przywrócić do obiegu społecznego zapomniane z racji obowiązujących regulacji utwory poprzez ich digitalizację. Udało się. Jest to niezwykle ważna dyrektywa, ponieważ jako pierwsza ustala podstawy prawne w nowej, nieregulowanej dotąd przez Unię sferze. Inaczej mówiąc, pierwszy krok do harmonizacji prawa własności intelektualnej, uznawany dotąd za niemożliwy, został poczyniony. Jest to też pierwsza legislacja, która wprowadza równowagę pomiędzy poszanowaniem praw właściciela dzieła oraz promowaniem i udostępnianiem europejskiego bogactwa kulturowego szerokiej publiczności. Przykład, że łagodzenie, a nie zaostrzanie praw autorskich może być korzystne dla wszystkich stron. Niedawno rozpoczęliśmy też pracę nad propozycją dyrektywy regulującej działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami. Od dawna istnieje potrzeba bardziej przejrzystych i zharmonizowanych reguł, a także możliwości konkurencyjnych rozwiązań w tym sektorze. W 2007 roku Organizacja Zbiorowego Zarządzania Prawami z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy opublikowała raport dotyczący realnych zarobków twórców czerpanych z udostępniania ich dzieł. Publikacja wywołała wiele kontrowersji, ukazując, iż przeciętne wynagrodzenie autora za użycie jego dzieł przynosi mu zysk w wysokości 1/4 przeciętnego wynagrodzenia osoby pracującej w Wielkiej Brytanii. 60% twórców uważających się za profesjonalnych autorów potrzebowało dodatkowego źródła utrzymania. Większość z nich miała zastrzeżenia co do dystrybucji zysków,
przez organizacje zarządzające ich prawami i aż 57% z nich deklarowało, iż nie ma żadnego wpływu na negocjacje lub zmiany obecnych kontraktów. Na brak przejrzystości w podziale i zarządzaniu zyskami przez wspomniane organizacje skarżyli się autorzy w całej Unii. Co więcej, niezadowoleni są nie tylko twórcy, ale i odbiorcy. Ponadto bariery tworzy także obecny bardzo skomplikowany system transgranicznych licencji. Przykładowo miliony Polaków mieszkając za granicą, pragnąc obejrzeć na przykład polskie programy telewizyjne w sieci, głównie czytają informacje, że jest to niemożliwe, ponieważ znajdują się poza Polską, a program jest chroniony polskim prawem autorskim. Jeśli nie ma legalnego źródła, internauci znajdują inne sposoby, a potem autorzy się skarżą, że są okradani. Jedynie 15% twórców deklaruje otrzymywanie jakichkolwiek zysków z użycia ich dzieł online. Propozycja dyrektywy regulującej działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami rodziła się w Komisji Europejskiej w bólach i to przez 17 lat. W mojej ocenie efekt zmierza w dobrym kierunku, ale co do detali istnieje dużo rozbieżności. Prace nad dyrektywą w Komisji Prawnej dopiero się rozpoczęły. Wstępny tekst ukaże się najprawdopodobniej w styczniu. Potem będziemy do niego składać poprawki. Myślę, że trafi pod głosowanie na sesji plenarnej przed wakacjami. Potem będą negocjacje z Radą. Jeśli pójdą gładko, za rok dyrektywa będzie gotowa. Prawo nierespektowane to złe prawo. Powszechne piractwo to unaocznia. Trzeba zatem prawne regulacje dostosować do życia, czyli możliwości nowych technologii, a nie odwrotnie. Należy w moim przekonaniu dążyć do promowania kultury przy zmodyfikowanym modelu biznesowym związanym z prawami autorskimi. Myślę, że harmonizacja praw autorskich w całej Unii da nam powszechny dostęp do dóbr kultury za rozsądną cenę. A może nawet za darmo, jak twierdzi Kim.com, który znalazł złoty środek na piractwo. Jaki? Udostępnianie wszystkich utworów za darmo. Wynagrodzenie autorów pokryją reklamodawcy. Proste. Jego projekt Megabox, jeśli ujrzy światło dzienne, opierałby się też na całkowicie nowatorskim sposobie dzielenia zysków bezkosztownych pośredników. Co więcej, jego zdaniem straciłoby sens także i lobbowanie umów międzynarodowych jak ACTA czy ustaw wprowadzanych pod pretekstem ochrony praw autorskich, a w rzeczywistości mających na celu inwigilację społeczeństwa poprzez monitorowanie aktywności w sieci i zbieranie danych osobowych. Jest w tym dużo racji. Obecnie pracuję także nad dyrektywą o ochronie danych osobowych i tak zwanym prawie do bycia zapomnianym, gdzie aktywność lobbystów, potentatów internetowych jest ogromna, ale to już temat na następną konferencję. Życząc owocnych obrad, pozdrawiam z Parlamentu Europejskiego, Lidia Geringer, do Ödenberg.